nawet jeśli mówił o takim wywiadzie, bo mówił o takich rzeczy w wywiadach, to też może być wykorzystane przeciwko nam, więc czasem to nie jest zła wola, to jest po prostu przyzwyczajenie. Mówiło się o tym, gdzie to jest zlokalizowane. Widziałem gdzieś w ostatnich dniach określenie czeski obóz koncentracyjny, no i to też jest niezgodne z prawdą, chodzi oczywiście o Niemców cały czas. Znaczy to jest trochę, znaczy jeśli o polską politykę historyczną chodzi, no to my niestety jest tak, że działamy akcyjnie. Nie ma jakiejś wizji do przodu tej polityki. Tak jak w przypadku Niemców, to jedno słowo, że swoją politykę prowadzą kilkadziesiąt lat. Zaczęły się kilkadziesiąt lat temu polskie obozy i kropla drąży skałę. Tak, Niemcy do tego stopnia mają to opanowane, że w moim rejonie było kilka, znaczy gdzie mieszkam, w okolicach Kostumina, było kilka mogił żołnierzy Wehrmachtu, które były absolutnie anonimowe, zakopane gdzieś w środku lasu. I w zeszłym roku, 70 lat po wojnie, Niemcy zwrócili się z prośbą o to, żeby ich ekshumować i przenieść na cmentarz. Albo na przykład też łatwy kredyt stosuje. Prosimy o pilny kontakt z działem windykacji. Windykacja na upak łatwykredyt.pl. Żeby coś wymusić, żeby coś wymówić, czy żeby zmusić kogoś, aby ten ktoś coś powiedział, żeby na czymś stanęło, a potem, żeby oni już mieli co powiedzieć, a dominowali. Szpitala psychiatrycznego. To jest trochę porównanie w polityki historycznej Ja myślałam. Łatwy kredyt. Jest obserwowany. O, moje rany, powiedział Jezus, czy komuś się na coś przydadzą. Media ekspert małpuje dziś. Ja bardzo przepraszam, bo akurat sprawę Rajsa Burego dość dokładnie znam i tam chodziło o to, że był wyrok sądu wojennego, wojskowego, gdzie sąd wojskowy bardzo jednoznacznie uznał, że to było działanie w warunkach wojennych. I tak unijnili Rajsa Burego, więc to było działanie w warunkach wojennych. Mamy sprawy również, sprawy narodowościowe, czyli mamy sprawę Białorusinów, którzy byli w czas przeciwko Polsce. Nie można upraszczać absolutnie, jeżeli chodzi o Burego, to tutaj mamy zresztą świetny film, który został pokazany na ostatnim festiwalu Pokolenie Złomni Wyklęci i bardzo dobrze oddaje to, co się działo wtedy. Natomiast mamy dwa sposoby widzenia tej samej sprawy i tak jest w wielu tematach dotyczących naszej historii i żołnierzy wyklętych. Pogranicze jest w ogóle trudnym terenem, a to jest pogranicze już, więc też warto o tym pamiętać. Więcej modlić się, dziady, nie kombinować, nie manipulować, nie kręcić. Tutaj proszę nie kręcić.
znacznie zły. Natomiast nie zależy, że to nie wydaje się, że była Polska Rzeczpospolita Ludowa, to są już jakie rozsady. Także absolutnie żadnej reklamy tu nie będzie. Dziadostwa my nie chcemy. Będzie reklama, wiesz, ona będzie się zarabiała, a ty będziesz musiała słuchać. Chociaż nie chcesz słuchać. Po co to komu potrzebne? Po co?